Wypluwanie znalezisk to jedna z ważniejszych umiejętności, która zapewni Twojemu psu bezpieczeństwo. Pokażemy, w jaki sposób tego nauczyć bez awersji i dosyć nowoczesną metodą. Chcecie dowód? Oto dowód. Niam, niam! Chcecie kolejny dowód? Oto dowód. Proszę. Taś, taś! I działa to nie tylko na przykładzie jedzenia. Niam, niam! Aby rozpocząć ćwiczenie, trzeba mieć smaczki, no i oczywiście przydałby się pies. Rzucam smakołyk, ale wcześniej podkładam hasło. Niam, niam! Proste, prawda? Hasło, smakołyk. Niam, niam! Staraj się to robić dynamicznie i z dużą energią. Niam, niam! Niam, niam! Wow, super! Niam, niam! Tak jest! Staraj się, aby smakołyk padał między łapy psa. Niam, niam! Tak jest! Niam, niam! Żeby to zaczęło nam działać, trzeba wykonać tysiące powtórek. Tysiące powtórek wydaje się dużo, ale zobacz, ile czasu gotujesz herbatę. Ile wtedy możesz wykonać powtórek? Możesz zrobić co najmniej kilka sesji po kilkanaście powtórek. To co, tysiące powtórek już za Wami? No to czas na kolejny etap. Tym razem będziemy starali się wywołać reakcję hasłem. Wypowiadam hasło, niam, niam, reakcja psa i nagroda między łapy. Niam, niam i kolejna powtórka. Niam, niam. Tak jest, super. Ekstra. Niam, niam. Tak, świetnie. I zgadnijcie, co dalej. No znowu tysiące powtórzeń. Pewnie zastanawiacie się, jaki jest kolejny etap. Możemy przygotować najpierw smakołyk, tak aby pies tego nie widział. Potem zawołać go do siebie, tak aby znalazł się smakołyk między jego łapami i wydać hasło. Chodź, Bordo. Bordo. Niam, niam. Tak jest, świetnie, super. W ten sposób budujemy u psa pewność, że zawsze po tym haśle między łapkami znajduje się coś fajnego. Są oczywiście jeszcze inne sposoby, aby urozmaicić to ćwiczenie. Możemy wyrzucać w różnych miejscach, na przykład. Bardzo? Niam, niam. Wow, super, ekstra, super. Świetnie, wyrzuciłem za siebie. Teraz wyrzucę pod nogą. Niam, niam. Tak jest, super pies. A teraz schowam pod butem. Bardzo? Niam, niam. Wow! I odkryję, gdy pies spojrzy w to miejsce. Czyli co, twój pies zjada śmieci na spacerze i być może obawiasz się, że ucząc w ten sposób wzmocnisz nawyk. Nic bardziej mylnego. Pamiętaj, że pies uczy się w bardzo jasnym schemacie. Tutaj masz hasło i bardzo silny i wyraźny kontekst ćwiczenia. Możesz zastanawiać się, o co w tym chodzi. Wypracowujemy bardzo silny odruch, że po tym haśle należy obniżyć głowę w dół oraz otworzyć pysk. Jeżeli pies trzyma coś w pysku, automatycznie to wypluje. Ja mam akurat hasło mniam mniam, ale Ty możesz wybrać inne, na przykład pluj albo taś taś. No dobra, to podsumujmy. Pierwszy etap, wydajesz hasło, rzucasz smakołyk. Drugi etap, prosisz psa o zachowanie i nagradzasz. Trzeci etap, urozmaicasz. No i czwarty, pies wypluwa. I nie zapomnij, tysiące powtórzeń.